Dobrze, proszę Państwa, pyta się zalał, to ciągu dalszy. Będziemy opowiadać. Co tu jest? Rzymski obyczaj. Najstarszy trop prowadzi do starożytnego Rzymu. To tam w nocy z 14 na 15 lutego obchodzono święto płodności zwane Lupercalia. Według legendy zapoczątkował je mityczny Ewander grecki, Euanderos, władca osady na wzgórzu palatyńskim, które w 8 wieku przed naszą erą weszło w skład rodzącego się Rzymu. Pierwszy ceremoniał miał mieć miejsce jeszcze w czasach rzymskich, podczas wojny trojańskiej. W ten typowy dla siebie sposób Rzymianie tłumaczyli powstanie święta, którego początków nie byli w stanie określić. Proszę Państwa, będziemy obserwować, co się dzieje. Czyli tak, czemu akurat luty? Bo nie wcześniej, nie później, ale właśnie w połowie miesiąca ptaki zaczynały w Rzymie miłosne zaloty i łączyły się w pary. Uważano to za symboliczne przebudzenie natury i zwiastujące rychłe nadejście wiosny. Podczas Lupercalii oddawano cześć Luperkusowi, bóstwu płodności, jeszcze z czasów etruskich, który uchodził za opiekuna pasterzy i górskich lasów. Z czasem jego kult zlał się z kultem Fauna, tak, będącego odpowiednikiem greckiego pana. W ten sposób Fauna Lupercus zyskał sobie pół człowieka, pół kozła. Najbardziej osobliwy był jednak obrządek święta, którego główną ceremonią odprawiany był w jaskini Lupercalia w Palestynie. Się pisze przez C. To tam według wierzeń wilczyca karmiła legendarnych założycieli Rzymu, Remusa i Romulusa. Kapłani zwani Lupersi składali ofiarę z kozłów, które następnie obdzierali ze skór i robili z nich specjalne rzemienie. Februa. Miały one służyć i zmagania kobiet, które zebrały się na uroczystość wokół wzgórza. Rytuał miał zagwarantować płodność oraz wprowadzić w ich życie pierwiastek wzmacniający siłę i witalne i twórcze. Nikogo nie powinno dziwić, że uderzeniom szczególnie chętnie poddawały się bezdzietne niewiasty, ale nie tylko. Po części oficjalnej oddawano się dość frywolnym zabawom, tańcom, piciu wina. Lupercalia przyciągały więc tłumy. Czyli mamy tu w systemie szarym, w systemie rzymskim Lupercalia. I mamy Lupercalia, proszę Państwa. Ptasie zalot. Czasopiśmie Newsweek. Czyli idziemy dalej. Kapłani zwani Lupersi składali ofiarę z kozłów, które... Idziemy dalej. Podobno w przeddzień obchodów w mieście odbywała się loteria miłosna. Imiona niezamężnych dziewcząt zapisywano na skrawkach papierusu, po czym wrzucano je do amfor. Jeszcze być może pismo, książka nie była zdana, bo to pierwsi chrześcijanie ją wymyślili, także na skrawkach papierusu, po czym wrzucano je do amfory. Następnie losowali je kawalerowie. W ten sposób niewiasty stawały się ich partnerkami na czas Luperkaliów, niekiedy podobno i na dłużej. Kres Luperkalium położyło chrześcijaństwo. Aha. Pierwsi chrześcijanie wymyślili Biblię, czyli książkę, formę książki. Dlatego tutaj czytałam o papierusie. Kres Luperkalium położyło chrześcijaństwo, gdy w IV wieku stało się ono religią panującą w Cesarstwie Rzymskim. Obchody pogańskie stopniowo zastępowano świętami kościelnymi. Czyli widzicie Państwo, że najpierw pogaństwo.